jest część projektu, właściwie to jest koncert. Koncert historyczno-patriotyczny pod tytułem Kocham Polskę i jest w ramach projektu Polska to my. Projekt uzyskał dofinansowanie z województwa małopolskiego i w ramach tego projektu nie tylko robimy koncert, ale również robimy konkurs historyczny dla szkół. Ten konkurs, finał konkursu odbędzie się 25 listopada. Szkoły, które będą uczestniczyć w konkursie, otrzymają flagi. Otrzymają również śpiewniki, bo przygotowywaliśmy śpiewniki, dostaną też takie przypinki Kocham Polskę, więc tutaj mamy szereg gadżetów dla szkół, które będą uczestniczyły w konkursie. To tutaj zapraszam jeszcze na konkurs. Staraliście się Państwo rzeczywiście, żeby to był taki przegląd przez, nie wiem, pieśni patriotyczne, historię Polski? Tak, będą pieśni patriotyczne z różnych okresów, również bardzo współczesne. Będzie też recytacja, ale też jest taki moment, kiedy dzieci ze szkoły podstawowej recytują. Czyli zaangażowali się Państwo do projektu także trochę młodszych? Mamy też młodszych, jest też taka niespodzianka. To już kolejne przedsięwzięcie Staszica związane z historią. Niedawno były spotkania staszicowe z historią, teraz koncert patriotyczny, czyli ten duch wciąż tutaj się pojawia. No, mamy taką starą szkołę, która ma już 111 lat w tym momencie i staramy się, żeby jednak te wątki patriotyczne, żeby jednak eksponować, żeby je pokazywać społeczeństwu. Mamy też pomysły na przyszły rok już. Trzeba czekać, przeglądać, sprawdzać? Trzeba czekać, przeglądać, sprawdzać, natomiast nie ubiegamy. Trzeba śledzić, jaka to będzie rocznica w przyszłym roku, którą moglibyśmy w ten sposób uczcić też. Nieś już pomyślę rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.